Siemanko, witam po raz drugi w tym tygodniu. No i tak jak mówiłem wczoraj, tą kartę, no to tutaj byłoby głupio zostawić sobie tak po macoszemu gdzieś tam nie przeanalizowując jej mocniej. A już się nie rozgadujmy, bo tutaj mamy 13 pojedynków. Rzeczywiście ta karta jest tak nabita nieprawdopodobnie, że no prelimsy w ogóle no jest wow. Jest mega. Sobie tak jak cię pisałem na Discordzie, sobie uświadomiłem. Tak naprawdę dopiero teraz, że jest dzisiaj czwartek, a w sobotę mamy ucztę od 16 godziny, mamy 13 zajebistych naprawdę. Praktycznie wszystkie walki tutaj są mega interesujące. Poza jakimiś może dla mnie minimalnymi jakimiś tam wypaczeniami, ale zasadniczo ta karta wygląda fenomenalnie i no i co, i tutaj chyba już nie będę się jakoś mocno rozgadywał. Nie skupiam się w sumie tylko na tej karcie, bo tak jak tutaj się wypowiadałem też wcześniej, jest parę fajnych gal. Ja lubię niszowe gale, ale tutaj to UFC wygląda mega dobrze. I tutaj, no też nie ukrywajmy, że raczej większość faworytów tutaj powinno siąść bez mydła, także zaczynamy. Zaczynamy typowanie. Walkę kobiet sobie odpuściłem, ponieważ no, tam wyraźną faworytką jest Caro Rosa, ale kompletnie się nie zdziwię, jeśli Lina Landsberg tam tą walkę wygra, ponieważ no też nie chcę się rozgadywać, ale Caro Rosa jakichś wielkich testów na swojej karierze nie ma. Lina Landsberg jest dość mocno zaprawiona w bojach, także to tylko tyle. Akurs nie jest zbytnio interesujący, bynajmniej dla mnie do gry. Faktem tutaj ta walka też jest mismatchem. Muhammad Mokajew kontra Malcolm Gordon. Muhammad Mokajew. Czy chyba śmiało można powiedzieć, że to jest zawodnik, który jest przyszłym mistrzem organizacji UFC w kategorii muszej? Tak naprawdę, bo on, jestem pewny, że w przyszłym roku już będzie w topie, być może nawet, może nie w ścisłym, ale tutaj zasadniczo no to Mokajew z tym, co wyprawia w klatce, jak. Faktem on nie jest jakoś może mega skuteczny, bo on bardzo dużo tych prób obaleń ma i on ten procent obaleń u niego jest 46% ja widziałem, więc a 12 obaleń z Charlesem Johnsonem miał. Powiem szczerze, że ja po cichu gdzieś mi się wydaje, że Mokajew w pewnym momencie prawdopodobnie się gdzieś wykrzaczy, to tak ode mnie. Ma 22 lata. Jego problemem jest to, że on właśnie za bardzo, zamiast walczyć bardziej moim zdaniem ekonomicznie, to on właśnie atakuje cały czas, próbuje tych obaleń, tego clinchu. Trafi w końcu na kogoś, kto tam sobie z nim poradzi, wtedy będzie miał problem, moim zdaniem. Pewnie to by się zdarzy w przyszłym roku, tak coś czuję. Ale nie w tej walce. Muhammad Mokajew 7-0, tak jak mówiłem, dwa zwycięstwa w UFC. Cody Davidson, szybkie zwycięstwo gilotyną i Charles Johnson. No totalna dominacja, to w ogóle nie można dominacją nazwać, to być gwałt, gwałt i myślę, że z Malcolmem Gordonem będzie podobnie. Malcolm Gordon był tak naprawdę już na wylocie, jeśli chodzi o UFC. Dwie porażki, najpierw Amir Albazi, potem Sudumerzi. Zwycięstwo z Francisco Figueiredo, gdzie był byczym underdogiem i zwycięstwo z Ukraińcem Denisem Bondarem, gdzie też był dużym underdogiem. Akurat ja stawiałem na Kanadyjczyka w tamtym pojedynku z Bondarem. Faktem, no, fantomnie to wyszło, ale tam Malcolm Gordon miał chyba już przewagę od początku, z tego co pamiętam. Kto by się w sumie spodziewał, bo już nie powinno być go w UFC, a dostaje tutaj walkę, no życia tak naprawdę. Kanadyjczyk był mistrz organizacji TKO i mamy kursy, takie jak widać, 1,08 na Mokajewa. No ale tutaj z innych opcji, co ciekawego, under 2,5, myślę, że śmiało, tutaj w ogóle tak 1,50. Nie wydaje mi się, żeby to dotrwało do decyzji. Muhammad Mokajew to jest zawodnik, który jest typem, no nie jest może typem, znaczy nie wiem jak to jednoznacznie określić, to jest zawodnik w zależności od matchupu. Albo zamęcza na pełnym dystansie, albo tutaj wygrywa szybko. Moim zdaniem w tym pojedynku to się skończy szybko. Prawdopodobnie przed upływem dwóch rund, tak coś mi się wydaje, a więc ten handicap z underem z 2,5 to tutaj w okolicach koło 1,46. Raczej, no tak jak też tutaj patrzę z Malcolm Gordon w UFC, dwie walki przegrał w pierwszych rundach, a ogólnie wszystkie porażki w karierze poniósł przed czasem, odniósł przed czasem. Więc tutaj też innej opcji niż zwycięstwo na Mokajewa mamy tutaj przed czasem. Gdzie są te kursy? Oj, przeklikałem sobie inną walkę, wziąłem totalnie. Kurwa, co ja robię? Ale też wzrost tutaj ogromny. No 1,42 też, tak czy siak, w okolicach 1,50 się kazują te kursy, więc dla mnie no takim no. No to, że Mokajew jest faworytem, nie podlega dyskusji. Mokajew będzie się piął i myślę, że będzie szybko w topie tej dywizji Mohamed Mokajew. Mokajew w dystansie 1,44 też wolę ten under wziąć.
1,50 plus do tego walka na dwa decyzje 1,36. No nie wydaje mi się, że tutaj Malcolm Gordon wytrzymał pewien dystans. Wiadomo, Kanadyjczyk też robił jakiś tam progres, ale tutaj z zawodnikiem tak powiedziałbym, no niedobry meczapowo, tym bardziej patrząc na Malcolma Gordona, którego kładł Figueiredo go obalał, obalał go Albazi. Mokajew to jest inna liga, jeśli chodzi o zapasy. Także ja tutaj sobie biorę ten under 2,5 w okolicach. Mamy w tej chwili 1,44. Jak najbardziej myślę, że to kombinacja, ta walka do decyzji nie dotrwa. Kategoria średnia, Armen Petrosian kontra AJ Dobson. Obaj po porażkach, Armen Petrosian po porażce z Caio Boraglio, wcześniej zwycięstwo z Gregorem Rodriguezem. Szybko rzucał na głęboką wodę, dał dobrą walkę z Brazylijczykiem, udało się wygrać splitem z Rodriguezem, który sobie dobrze w tej kategorii średniej radzi. I porażka z Caio Boraglio. No Caio Boraglio to jest... jeden sobie czarny koń, o nim też powiem dużo, jeśli chodzi o tą jego walkę tutaj na tej gali. I mamy Dobsona, który też tak przegrał z Malkunem w debiucie w UFC tutaj. No Malkun jest mega niewygodnym zawodnikiem dla każdego, on będzie tych prospektów weryfikował. Nabijał sobie rekord do tego w UFC zwycięstwami, moim zdaniem. AJ Dobson zwycięstwo z Kylanem Hillem. Kyla Hill bardzo dobrze się zapadał swego czasu, później jeszcze zwycięstwo na kontenderze z Hashemem Arkagą, który był na początku faworytem, potem te kursy się równały. Arkaga wtedy też grubo przestrzelił, uwaga, ta walka to był main event kontendera w zeszłym roku któregoś. No i co powiem tutaj na temat tego pojedynku. Moim zdaniem tutaj bardzo wyraźny faworytem jest Armen Petrosian, ale kompletnie nie będę zdziwiony, jeśli Dobson to wygra osobiście. Myślę, że ta walka trochę potrwa, nie skończy się zbyt szybko moim zdaniem, bo jednak Dobson jest jaki jest, może nie jest właśnie tak jak mówię, wybitnym zawodnikiem, ale swoje wytrzyma. Myślę, 1,44 na drugą rundę to jest, myślę, że dobra opcja. Armen Petrosian też nie jest jakimś typem, no w sumie wygrał jedną walkę tak samo. No Kalajan Koleb nie był wybitnym zawodnikiem, zresztą też oglądając jego wcześniejsze walki, to on był skreślany na pożarcie, tak naprawdę tutaj skazany na pożarcie w starciu z Petrosianem. Jeszcze wcześniej porażka z Irańczykiem Hasanem Youssefim na Fight Night Global. W walce o pas chyba to było też, no wpadka taka mu się zdarzyła, tam był dużym underdogiem z tego co pamiętam, zawodnik z Iranu. I co powiem tutaj, faworytem jest dla mnie Armen, ale tutaj ja nie pogram osobiście tego. Myślę, że też tutaj to jeden, zaraz sobie zobaczę czy coś nie pokiczkałem, bo teraz patrzę, te walki coś mi się pomieszały, a to podobne były linie, tak, podobne linie. To też pokazuje jak mamy kategorię półciężką, kategorię muszą jak... dużym gdzieś tam pewnikiem jest to, że ta walka w kategorii muszę się skończy przed czasem, porównując do tej walki. Tu mamy 1,48 około na under 2,5. Znaczy ja to tylko rundę bym próbował, 1,44 myślę, że ta walka się szybko bardzo nie skończy. Pewnie się skończy przed czasem, ale myślę, że nie tak prędko jak się to wszystkim wydaje. I też Dobson jest skreślany, ale AJ Dobson to jest całkiem dobry zawodnik, on w sumie nie pokazał jakiegoś... Bo to jest też inny meczap dla niego. No z Markunem by wyglądało to całkowicie inaczej. Dobson nie jest jakimś wybitnym zapaśnikiem, ale coś tam potrafi. Armen Petrosian w ogóle chyba nawet jednego obalenia tutaj nie wykonał w trzech walkach. Nawet nie próbował chyba. Nie wiem, czy w ogóle próbował. Nie przypominam sobie. Walkę z Borali oglądałem. Z Kolewem tam nie było za bardzo co oglądać. I z Rodriguezem też tam było na nogach dużo chyba z tego co pamiętam. Charakterystyką trochę podobny jest Dobson zasięgowo do Rodrigueza, bo tutaj też zasięgowo no 5 cm, boże, w centymetrach tu mamy 13 cm ma lepszy zasięg Amerykanin, więc tutaj no różnie może być, no ale jednak myślę, że tak dobry kickbokser, tak doświadczony uderzacz jakim jest Petrosian sobie pewnie poradzi. Ja tak jak mówię, ta walka moim zdaniem się szybko nie skończy, więc jeśli coś bym miał z tego brać, to prawdopodobnie to, że walka wyjdzie do drugiej rundy, 1,44 około. Myślę, że też do jakiejś tam kombinacji całkiem spoko. Pojedynek rosyjsko-rosyjski, kategoria półśrednia. Aburbakar Nurmagomedow kontra Gadzi Omar Gadzijew. I to jest chyba jeden z niewielu pojedynków, w którym ja raczej tutaj dałbym no bet. Znaczy nie, może bym zagrał w kierunku jednego zawodnika, a to zaraz powiem dlaczego. Aburbakar Nurmagomedow, mi osobiście Aburbakar Nurmagomedow się kojarzy tylko z dwoma walkami. Z porażką z Paulem Kuszem na PFL-u, gdzie był mega ogromnym faworytem, 9 ponad kurs był na Ukraińca. Kusz wygrał przez poddanie. I porażka w debiucie z zawodem przez poddanie, trójkątem nogami w 2019 roku też. No nie do wiary w ogóle, że tak dobry zawodnik gdzieś tam dał się
dał się w taki sposób ograć. To jest dziwna kariera. Powiem szczerze, on się bił w zeszłym roku, pokonał Jareda Goodena z zawadą 2 lata, później też przerwa roczna z Bojanem Remis. Tutaj wrzucony był na Łocy Zoo Fighting, chcieli go chyba dopchać do walki o pas, w ogóle tam przemeblowanie było jakieś, zrobiło się PFL. No pokonywał nazwiskowo całkiem, no w sumie jedno nazwisko jakieś tam dobre, czyli Johna Howarda, przegrana z Mustafajewem, oglądałem tą walkę, tam Mustafajew dobrze mu wpierdolił, powiem szczerze, z tego co pamiętam. 32 lata. No i tyle, co powiem na jego temat. I mamy Gadżiego Omargadżijewa. Gadżi Omargadżijew. Ja w sumie tego obserwowałem go jeszcze przed kontenderem, bo tam jakieś przecieki na temat zawodników kontendera były i ja sobie obserwowałem niektórych. I takim jednym z zawodników ciekawszych był dla mnie Gadżi. Gadżi wygrał na kontenderze z Jansejem Silwą szybkim zwycięstwem. Wcześniej pokonał dobrego Władimira Wasiliewa na MMA Series 20. No i w debiucie przegrał z Caio Borralho. Kiepski matchup to był na pewno dla Gadżiego, bo jednak Caio Borralho to jest gość bardzo silny, no dobry w sumie w każdej płaszczyźnie i tutaj to był problem. Ale tak matchupowo tutaj patrząc, przede wszystkim też Gadżi ścina do kategorii półśredniej, bo się w półśredniej wcześniej nie bił, bił się w średniej, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, jaka będzie świeżość u niego. Ale wydaje mi się, że osobiście ja już się nie rozgadałem za temat tej walki, tego mówię, dla mnie to jest nobet. I to jest to walka live, która pewnie się będzie ciągnąć, będzie moim zdaniem trochę zwrotów akcji. To o tyle ja osobiście oczywiście przed walką, grosza na Nurmagomedowa bym nie postawił. Pomimo tego, że ma ten rekord dobry, nabity dość mocno, bo on tak naprawdę nawet w Rosji nie pokonał nikogo kompletnie dobrego. No bo jednak często się tak sugerujemy. Ja obserwuję sobie, tak jak już kiedyś mówiłem na typowaniu, że kto nie bił, nie obijał. I tu też akurat się wpierdoliłem z tą jedną walką, bo to był wtedy Denis Tuliulin, który pokonał wtedy Jamiego Piketa chyba z tego co pamiętam. Tutaj nie pokonał kompletnie nikogo dobrego, a jedynym zawodnikiem, który mu no rzeczywiście wpierdolił, bo Magomed Mustafajew się po nim tam mocno przejechał. Też mocno na nazwisku moim zdaniem Abubakar Nurmagomedow jedzie. Ścina Gadżi do kategorii półśredniej. Dla mnie patrząc na kursy, no tutaj jest troszeczkę ruchów. Rośnie kurs na Abu. Ja osobiście, jeśli miałbym zagrać, byłby to Gadżi na pewno. Tym bardziej, że to jest pierwszy zawodnik moim zdaniem, który w jakiś tam sposób przetestuje zapasy Abubakara w UFC samym. Bo tak tutaj mając rywali takich jak Zawada czy Gooden, no to tutaj nie miał zagrożenia kompletnie z tej strony, a Gadżi jest zawodnikiem, który wygląda na dość, powiem tak, może sprytnego, takiego mądrze walczącego zapaśnika, który tam pracuje, gdzieś tam coś tam potrafi w parterze. No rzeczywiście z Borralho się nie udało. Ja wierzę, że Gadżi też wyciągnie wnioski z tamtej walki i osobiście ja widzę tutaj jakieś tam value, jeśli chodzi o kurs na Gadżiego, spadek z 2,55 na 2,41, więc jest to też często te wewnątrzrosyjskie walki się kończą w różny sposób. A mi się wydaje, że tym bardziej patrząc na kursy Gadżi z Borralho było wyrównanie, był faworytem na pewnym momencie, na Borralho stawiałem wtedy. O tyle jednak tutaj wydaje mi się, że Gadżi ma bardzo duże szanse to wygrać i jeśli ja miałbym postawić to, no po tym kursie ponad 2,40 to zdecydowanie postawiłbym na niego. Jedna z najlepszych walk moim zdaniem na tej karcie, czyli oczywiście w kategorii półciężkiej, numer 8 Volkan Ezdemir kontra 10 w rankingu kategorii półciężkiej Nikita Kryłow. I jest to bardzo intrygujące starcie moim zdaniem, bo tutaj jest dużo scenariuszy w tym pojedynku, moim zdaniem, które mogą się ziścić. Volkan Ezdemir, no odbił się po dwóch porażkach. Najpierw przegrał z Prochaszką, później zwycięstwo z Ankalajewem. Dłuższa przerwa, 9 miesięcy. Pauzował wcześniej przed walką z Ankalajewem, jeszcze też pauzował ponad rok. Walka w ogóle z Kryłowem była zakontraktowana już na październik 20. Wtedy kontuzji doznał Szwajcar. Odbił się Volkan zwycięstwem z Paulem Craigiem, jednak ciężko jednoznacznie ten pojedynek zdefiniować w jakikolwiek sposób, bo to była walka, w ogóle jak to nazwać, no bo na poziomie UFC takie walki się, no mamy gościa, który chce się tylko kulać i mamy gościa, który stoi i czeka na, no pamiętamy tą walkę. To była świetna walka na odbicie dla niego, Volkan pomyślał, bo tutaj no też spójrzmy, no Nikita Kryłow przegrał z Craigiem. To było w tym roku, jeszcze w marcu. Wcześniej porażka z Magomedem Ankalajewem. Też pauzował ponad rok Kryłow. No Kryłow zdemolował Gustafsona. Wiadomo, że Gustafson już rozbity. No rozbity. Sporo w swojej karierze przyjął. On jakoś tam nie był nokautowany zbyt dużo w swojej karierze. Tak naprawdę chyba Gustafson z tego co sobie przypominam.
Nikita Krylov, moim zdaniem, jest to dla niego idealna wręcz szansa na to, żeby wskoczyć w końcu do tej szerokiej czołówki, bo miał swoją szansę z Jankiem, przegrał przez poddanie na gali w Moskwie. Później miał walkę z Gloverem, przegrał ją splitem, to było 3 lata temu, więc to też jest walka. Ja pamiętam ten pojedynek i Nikita się tam zaprezentował z dobrej strony, z tego co sobie wspominam. Po zwycięstwo z Walkerem, który też był mocno pompowany na gościa, który tą dywizję przecież miał zdmuchnąć tak naprawdę, a średnio to poszło. I też spójrzmy w ogóle też w UFC, jak to jest, mamy Krylova, który jest faworytem. Który jest faworytem, mając w drugim podejściu w UFC 7 walk, z czego 4 przegrał. Co ciekawe, Volkanas Demir w sumie też w ostatnich latach może nie miał jakichś rewelacyjnych wyników. On 6 ostatnich pojedynków, 3-3. Czy na pewno te bookmacherzy mają na... Widać, że Krylov się rozwija. Ma 30 lat, to jest zawodnik utalentowany, dobry. Jak najbardziej. Tutaj będzie przełożył gabarytami. Jeśli chodzi o liczby, podobne mają liczby obaj, jeśli chodzi o stójkę. Faworytem jest Krylov. Zasadniczo patrząc czysto statystycznie, jeśli stawiasz na Krylova, to na pewno Krylov przed czasem, no bo Krylov te zwycięstwa w sumie wszystkie przed czasem, poza walką z Johnnym Walkerem, wcześniej patrząc jeszcze na to jego pierwsze podejście do UFC, to on wszystko kończył przed czasem, więc tak naprawdę to powinno się skończyć, jeśli stawiać już na niego, no to Krylov przed czasem to jest 2-10 i to jest dobry, interesujący w jakiś tam sposób. Dla mnie osobiście ta walka potrwa dość długo, są dwóch naprawdę dobrych zawodników. Myślę, że przede wszystkim problemem właśnie Nikity Krylova jest to, że on nie myśli za bardzo w tej klatce i to jest jego problem. No, dał się wciągnąć Craigowi w poddanie, gdzie miał wygraną, można powiedzieć, walkę, bo jakby to utrzymał, jakby tam robił swoje, to bez problemu by tą walkę wygrał. Nakalajew go zdekasował na pewnym dystansie, podobnie jak i Volkana Ezdemira. Moim zdaniem tutaj czysto stylistycznie ta walka jest dobrym matchupem dla Krylova. Volkan Ezdemir ma też swoje lata najlepsze już za sobą, tak mi się wydaje. Przewagę szybkości, przewagę gabarytu będzie miał Krylov. No zapasy tutaj dobrą obroną przed obaleniami ma Volkan, więc myślę, że Krylov nie będzie próbował, więc to będą prawdopodobnie szachy stójkowe. Tak się znaczy wydaje mi się, że Krylov w końcu pomyśli. Tutaj Volkan go raczej w parter nie wciągnie. W bijatykę, jeśli go nie wciągnie, to moim zdaniem Krylov to wygra. Dla mnie faworytem jest Ukrainiec. Jak lubię obu zawodników i bardzo lubię Volkana i liczyłem na niego, że on się w końcu odbije tą walką z Craigiem. O tyle tutaj dla mnie no faworytem jest wyraźnym Nikita Krylov. Tak mi się wydaje, że Krylov to wygra w okolicach 1,60 w tej chwili, z tego co widzę, mamy kursy na Ukraińca 1,56. No raczej Nikita Krylov to weźmie, myślę, że też to się trochę pociągnie. 1,44 druga runda też, myślę, że to jest całkiem dobra opcja. A nie będę zdziwiony, jak to się skończy na punkty też totalnie, bo tutaj patrząc na właśnie takie pojedynki z czołówką Volkana, Ankalajew pełen dystans, Reyes pełen dystans, Rakic pełen dystans, no tutaj przegrał wygraną w sumie walkę ze Smithem, z Rakiciem, no to był wał, bo tam przegrał z Rakiciem też, tak szczerze mówiąc. No Nikita Krylov, jak przegrywał ostatnio poza Craigiem, to rzeczywiście Ankalajew, Glover, Błachowicz, to jest dwóch mistrzów byłych i to jest Ankalajew, który mistrzem będzie, bo myślę, że tak z tym szacunkiem do Janka, ale prawdopodobnie Ankalajew wygra z nim i myślę, że też jak dojdzie do walki o pas, czy to z Izim, czy to z Gloverem, to Ankalajew będzie mistrzem moim zdaniem w przyszłym roku UFC. Ostatecznie ja, jeśli mam postawić, to postawię na Nikitę, ale no nie wiem, czy postawię z racji tego, że lubię obu tych zawodników, więc raczej będę się chciał delektować tą walką, bo sportowo może być bardzo dobra, aczkolwiek tak jak powiedziałem na początku, scenariusze w tym pojedynku mogą być różne. Półmetek typowania, kolejny mega dobrze zapowiadający się pojedynek, Mahmud Murado kontra Caio Borralho. I nie wiem, co na temat tego pojedynku myśleć. Mahmud Muradov, no pamiętamy, jak on tutaj wszedł do UFC z mocnym rekordem. 3 wygrane, 2 razy wygrywał przed czasem. Alessio Di Chirico, Trevor Smith, Andrew Sanchez. Oczywiście to nie były topowe nazwiska, broń Boże, bo w sumie żadnego w UFC nie ma już w tej chwili. Di Chirico z Kopyłowem teraz przegrał, jeszcze miał walkę taga, chyba skończył karierę ogólnie Włoch. Trevor Smitha nie ma, Andrew Sanchez też chyba poza UFC. No i porażka z Geraldem Meshertem troszeczkę był, znaczy niedoceniany był Meshert przede wszystkim. Tam Murado wprowadził, jeśli chodzi o stójkę, no zapaśniczo był dużo słabszy. Ostatecznie poddał go Amerykanin, gdzie był bardzo dużym faworytem Murado w tym pojedynku. On ogólnie we wszystkich walkach był dużym faworytem. Z Di Chirico i ze Smithem i z Sanchezem, no wyraźnym faworytem był. No i mamy Caio Borralho, też jednego z moich ulubieńców tutaj w kategorii średniej. 2 zwycięstwa jego. 2 w Contenderze, 2 w UFC, w Contenderze świetny występ z Aaronem Jefferym przede wszystkim, później rzucili mu Jesse'ego Mareya jeszcze tutaj na dobitkę, szybka robota,
No i UFC zwycięstwa najpierw Gadzi, Omar Gadżijew, później Armen Petrosian. Dwa dobre zwycięstwa Caio Moralio. Jednakże kurs na Mahmuda Muratowa, moim zdaniem, w okolicach tej 2,68 to nie jest dobry kurs. Może inaczej. Kurs w okolicach 1,50 nie oddaje moim zdaniem szans. Powinny być moim zdaniem kursy bardziej wyrównane. O, do tego zmierzałem, trochę się zapętliłem niepotrzebnie. Nie skreślałbym Muradowa. Muradow w bardzo dobrym kampie. Muradow w Poznaniu już sobie siedział, w Ankosie się przygotował. Miał tam z kim sparować. Tam cała śmietanka. Michał Oleksiejczuk. Piotr Kubelski był. Jarosław Amosow. No, fenomenalne przygotowania moim zdaniem tam był Muradowa. Muradow nie ma jakichś fantastycznych zapasów. Caio Moralio, Barał, w sumie Jefferego. No tutaj to, jak dobry jest Aaron Jeffery, to już pokazał jego walki w Bellatorze, że tutaj jego miejsce to jest zdecydowanie UFC. No nie dostał angażu, pomimo tego, że on chyba jeszcze jakąś walkę wygrał później. Albo wcześniej. Na kontenderze, ale zasadniczo no to mega dobry zawodnik. Nie postawiłbym chyba na nikogo też tutaj. No, mówiłem o Nobecie wcześniej. Dla mnie Muradow w tych okolicach 2,68 to jest bardzo dobry kurs moim zdaniem i tutaj kompletnie się nie zdziwię, jak ta walka też będzie bardziej zdecydowanie wyrównana niż na papierze. Tutaj buki zasadniczo overy i tak dalej, może się to skoczyć na punkty, to jest bardzo realne moim zdaniem. A faworyta chyba nie wskaże, no dobra, no niech będzie Muradow, okej, okay. Po tym kursie jednak myślę, że Muradow jest dobrym value i spróbuję, no spróbuję na niego, niech będzie, że tak. No bo Caio Moralio tutaj wydaje mi się zawodnikiem jeszcze tak wszechstronnym, moim zdaniem, poza Jefferym, tak. To się nie bił, bo jednak Muradow, tutaj Gadzi bardziej zapaśniczo przystosowany, Armen tutaj stójkowo, stricte. W UFC jeszcze takiego rywala nie miał, a Mahmuradow też, tak, on wypadł z walki z Abusem Magomedowem. Nie wiem, co tam było powodem. Jeszcze wcześniej Stirkunov. Aha, kontuzja ręki była. Ta porażka z Merchantem, tak jak mówię, no to jest naprawdę dobry zawodnik. Miał mega dobry streak nabity. Nie miał jakichś fantastycznych nazwisk, ale też to duże doświadczenie i gabaryty też ma lepsze. Tutaj jest wyższy 10 cm, zasięg mają podobny, ale wydaje mi się, że się to na nogach utrzyma. A takie mam przeczucie akurat co do Muradowa, bo to jest zawodnik, który naprawdę ma duży potencjał i ja w sumie się gdzieś tam trochę dziwiłem, że te zapasy u niego są tak słabe, jak na gościa z tak mocnym rekordem nabitym. O tyle myślę, że on pracował mocno nad tymi zapasami i jeśli zneutralizuje to te zapasy Boralio, to tak jak mówię, jestem, lubię Boralio, bo to jest naprawdę dobry zawodnik, ale myślę, że ma duże szanse i ja tak czysto życzeniowo tutaj postawię na Muradowa po tym kursie w okolicach 2,75. Tutaj nie polecam, tutaj się trzeba zastanowić 10 razy, zanim to postawicie, ale wydaje mi się, że no patrząc na to, w jakiej jest formie i te jego przygotowania, to tutaj bardzo dużo się skłania ku niemu i ja tutaj w kategorii niespodzianki widzę zwycięstwo Uzbeka z Ankosu, też jakiś tam polski akcent kolejny, więc no trzymam kciuki za Muradowa i myślę, że ma duże szanse to wygrać. Ostatnia walka na prelimsach, trochę dziwne, że tej walki nie mamy, no ale no samo podsumowanie tego, że to właśnie pokazuje, jak to jest mocna gala i mamy taką walkę w prelimsach. Belal Muhammad kontra Sean Brady, kategoria półśrednia. Belal Muhammad 7 kolejnych wygranych, no myślę, że tutaj wiele osób się nie spodziewało, że aż tak dobrze tutaj pójdzie Belalowi. A Belal no jest niepokonany już bardzo długo, pokonywał naprawdę dobre nazwiska. Poza no contest tutaj z Leonem Edwardsem w sumie ta walka pewnie poszłaby na korzyść Anglika. To było chyba main event z tego co pamiętam. 3 ostatnie zwycięstwa, patrząc na to przez pryzmat tych walk, mamy tutaj gości, którzy zapaśniczo nigdy nie brylowali. Damian Maia, oczywiście parterowy, ale tuż tak mocno pas prime, że chyba się bardziej nie da. Stephen Thompson, który też mocno pas prime już gdzieś tam jest, nie ma co owijać bawełnę. Vicente Luque, po którym się dużo więcej spodziewałem na pewno, nie odrobił pracy domowej. Belal Muhammad wyglądał w tym pojedynku tak jak chciał, czyli zdominował na pewnym dystansie Luque. I mamy Shona Brady'ego. Mamy Shona Brady'ego, który jest takim powiewem, bym powiedział, świeżości w tej kategorii półśredniej. 5 kolejnych wygranych Brady'ego. Ja od jego pierwszej walki, od walki z McGee, naprawdę mam go za gościa, który tutaj bardzo mocno namiesza w tej dywizji i zdania podtrzymuje.
5 wygranych, 2 razy, czasem 3 razy przez decyzję w ubiegłym roku, w tym roku nie walczył, w ubiegłym roku 2 zwycięstwa, Jake Matthews i Michael Chiesa, na początku miał problemy chyba z Australijczykiem, z tego co pamiętam, no i zwycięstwo z Chiesą na pełnym dystansie. Znaczy tutaj patrząc na liczby, to ja nie widzę tutaj wielkich szans akurat Belala Muhammada w tym pojedynku. No, tak jak mówię, może jestem stronniczy, lubię bardzo, znaczy lubię też Belala, ale lubię bardzo Brady'ego i to nie jest taki high train z dupy, bym powiedział, jeśli chodzi o Brady'ego. Zobaczmy na spadki, z 2,90 mamy 1,71 już na Brady'ego. Skąd 1,30, choć 1,30 kurs na Belala to nie bardzo, no ale tak jak mówię, już mówiłem o Ameryce, że tam wystawiam takie kursy nieraz, że to jest po prostu masakra. Ale patrząc na liczby i na to, jak dobre defensywne zapasy ma, oczywiście Brady się nie mierzył prawdopodobnie z rywalem zapaśniczo pokroju Belala, bo tutaj no zapaśniczo całkiem niezły jest Kyle McGee, no i Michael Chiesa oczywiście. Belal też, tak jak mówię, patrząc, nie bił się z zawodnikiem, no to chyba śmiało mogę to powiedzieć, patrząc tak na jego rywali, nie bił się z zawodnikiem też tak dobrze przysposobionym, tak silnym fizycznie, tak dobrze przysposobionym defensywnie zapaśniczo jak Brady. Co mi się składa do kupy na to, że jednak tutaj Sean Brady jest dla mnie bardzo wyraźny faworyzem, pomimo tego kursu. Lubię, tak jak mówię, Belala, ale myślę, że Brady tą swoją fizycznością, swoją dobrą obroną przed obaleniami, bo patrząc na same liczby Belala Muhammada, on co trzecie obalenie mu wychodzi, 35% miał z tego co widziałem skuteczności. To jest kiepska skuteczność. On jest tak jak Muhammad Mokajew trochę też, do oporu próbować, ale tutaj z Brady'm to prawdopodobnie nie przejdzie, panowie. Ja wiem, że kupa ludzi gra na Belala Muhammada i oczywiście wygra lepszy w tym pojedynku, ale wydaje mi się, że patrząc na tej rywali, któryś miał wcześniej, czyli na tych, no spójrzmy nawet na liczby jego z UFC, no tutaj no też tak już gwoli przypomina, 35%, 91% ma obronę przed obaleniami, obalał Lukę 5 razy, Thompsona 7, Maja go potrafił obalić raz, Takashi Sato też go obalał, to tak tylko gwoli przypomnienia, ale też utrzymywał walkę tutaj, Jeff Neal z nim na nogach, Leon Edwards też nie dał obalić. No i mamy, tak jak mówię, Brady'ego. Brady również był obalany. Obalił go Chiesa zaraz. To jest jedyne obalenie tutaj. Brady obalał każdego z rywali. Ja myślę, że Sean Brady nie będzie się bał tych zapasów. Na nogach więcej ciosów tutaj wyprowadza Belal Muhammad. Jednakże skuteczniejszy, lepszy procent zdecydowanie, do 10%. To jest dość wyraźnie tutaj w ciosach, w skuteczności ciosów. No moim zdaniem liczby przemawiają za Brady'm i Brady, tak jak mówię, jest koniem mega silnym, bardzo dobry grapplersko przecież przypomnę, więc tutaj ta walka może się naprawdę na dużo sposobów rozstrzygnąć, ale tak czy siak dla mnie faworytem no jest Sean Brady jednak. Trzymam kciuki za tych, którzy pograli na Belala w jakiś tam sposób, bo jeszcze na Brady'ego nie pograłem i się zastanawiam, ale no dla mnie tutaj faworytem w tym pojedynku jest dość wyraźnie, znaczy no nie tak może dość wyraźnie, ale 65 bym dał dla Brady'ego, bardzo dużo tych czynników jest za Seanem Brady'm i wydaje mi się, że tutaj młodszy z Amerykanów, no bo tak naprawdę Belal, tak jak mówię, ja idę tym tropem, on nie miał tak dobrego gościa tutaj, jeśli chodzi o obronę przed obaleniami, no nie miał, no tutaj obalał każdego zawodnika, ale tak jak mówię, stylistycznie i Luka, i Thompson, i Damian Maia, który go potrafił obalić, z Leonem Edwardsem już miał problem, potrafił to Leon Edwards utrzymać na nogach i utrzymał na nogach też to Jeff Neal, no 3 lata temu ponad, a Brady, gość tak silny i tak dobry parterowo i z taką obroną, myślę, że też sobie poradzi. Dlatego postawię na Brady'ego i trzymam za niego mocno kciuki. Ja osobiście, tak jak mówię, no chciałbym, żeby każdy był do przodu tak naprawdę tak jak mówię, nie stawiałem jeszcze tego i reasumując, to tutaj dla mnie, bo się zakręciłem trochę, trzymają kciuki za tych, którzy postawili na Belala. No fajnie, żebyście wygrali, bo wiem, że sporo osób na niego stawiało, ale ja dla mnie takim no dość wyraźnym faworytem jest. Nie mogę się mylić oczywiście, bo to jest już jest na tyle wysoki poziom, że różnie może być w tym pojedynku. To jest pojedynek naprawdę zawodników, którzy pretendują już też do takiej no ścisłej czołówki, bym powiedział, tej dywizji. Ale już tak kończąc, no tutaj dla mnie wszystko przemawia w stronę Brady'ego i to na niego bym postawił w tym pojedynku. Zaczynamy kartę główną. Katrin Czukak i Jan kontra Manon Fiorot. Pojedynek jak na walkę kobiet rzeczywiście zmontowany świetnie, powiem szczerze. Katrin Czukak i Jan 18-4. Czy dziwią mnie kursy, bo tutaj dość wyraźną faworytką jest Fiora, a Katrin Czukak jest po czterech kolejnych wygranych.
Wszystko wygrywała decyzjami. No, to jest zawodniczka, na którą ja bardzo lubię stawiać, daje zawsze zarobić. I z Jennifer Mayo i z Sydnią Calvillo na nią stawiałem 3-0-5. Zaraucho była faworytką. Z Ribas był split, no może troszkę gorszy występ, i dlatego też myślę, że Bugi w jakiś tam sposób Manon Fiorot faworyzują. Manon Fiorot 9-1-4, kolejne zwycięstwa, dwa razy wygrywa przed czasem. Tutaj dostała na początku, no Szrot troszeczkę bym powiedział tak. Najpierw Victoria Leonardo, no mecz do jednej bramki, ta batarejki weszła w zastępstwo za Marynę Moro. Z tego co pamiętam, Mayra Bueno Silva i Jennifer Maya. Dobre nazwiska do rekordu Manon. Ale tutaj no, dla mnie tak, faworytką jest Manon Fiorot. Jednak tutaj trzeba stwierdzić, że jest to zawodniczka, która jest rzeczywiście na fali tych takich swoich najlepszych występów, łapie tą świeżość w UFC, fajnie jest zbudowana. No, Katyn Chookagian troszeczkę jest w innej sytuacji. No też patrząc na to, z kim przegrywa Katyn. Liz Carmouche, Jessica Ai, dwa razy przed czasem Valentina Szewczenko, Jessica Andrade. No 2,75 wygląda bardzo smakowicie i powiem szczerze, że chodzi mi po głowie to, żeby zagrać na Chookagian, jednak dla mnie no minimalnie tutaj faworytką jest Fiorot i to na nią bym dał, ale ja pieniędzy w tym pojedynku nie postawię swoich. Duże doświadczenie Katlin, lepszy zasięg, ogólnie jest wyższa też, jest trochę pas prime też na pewno Katlin, ale 32 lata ma Manon Fiorot i też ma tych walk mniej, na tym poziomie się nie biła totalnie, no bo ten najlepszy skakowy Jennifer Maya. Katyn Chookagian też dwa razy z Jennifer Mayą wygrała bez najmniejszych problemów przecież. No kursy powinny być bardziej zbliżone. Dla mnie Manon Fiorot jest tutaj faworytką, ale też nie aż tak wyraźną i ja osobiście pieniędzy swoich na tą walkę nie położyłbym. No overy, rundy są bez sensu w tym pojedynku, bo ta walka to jest z automatu decyzja, bym powiedział. I też decyzja po 1.33 to nie jest kompletnie nic interesującego, już lepiej zagrać tu zwycięstwo Manon. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja swojego siana na tą walkę bym nie postawił, bo Katyn Chookagian już nieraz sprawia niespodziankę i tutaj też patrząc właśnie zwycięstwo z Calvillo. Z Antoniną też była underdogiem. Co tutaj jeszcze wcześniej? Z Kadriot były wyrównane kursy, tak pamiętam. No też cofamy się mocno wstecz, ale ona jednak tych pojedynków w UFC przerobiła kupę, bo ona ma 11 kolejnych wygranych w UFC i 4 porażki, więc to jest naprawdę bardzo ciężka walka dla Manon Fiorot, dlatego ja tą walkę sobie odpuszczę. Pojedynek, na który no, czekamy zdecydowanie najbardziej w perspektywie polskiego kibica, jeśli chodzi oczywiście o walki Polaków w ten weekend, no bo oczywiście walki wyżej są ciekawsze niż ten pojedynek w jakiś tam sposób na pewno. No jednakże ten pojedynek Beneila Dariusza z Mateuszem Gamrotem, no dużo, dużo emocji na pewno wyzwala w nas. Beneil Dariusz w zeszłym roku dwie walki, split z Carlosem Diego Ferreirą, zwycięstwo z Tonym Fergusonem na pełnym dystansie. Wcześniej Benny, no sporo dobrych wygranych jak najbardziej, to trzeba przyznać, porażka z Hernandezem, przegrał z Barbozą. Przed czasem jest jak najbardziej do ubicia moim zdaniem Beneil Dariusz w tym pojedynku. Ja powiem szczerze, że tak na początku byłem wyraźnie za Beneilem Dariuszem, jednakże im bliżej tej walki, im bardziej tę walkę analizuję, to no Mateusz Gamrot jest w mega formie, to trzeba przyznać, że jest naprawdę w mega, mega potężnej formie w tym roku. Walka z Armanem Sarukianem jedna, zwycięstwo na pięciorundówce. No te pierwsze trzy rundy wygrał, znaczy gdyby patrzył na tą walkę pod względem trzech rund, no wygrałby tą walkę Arman Sarukian, na pewno, tutaj nie ulega wątpliwości. Jednakże Mateusz Gamrot pokazał swoje. Myślę, że Mateusz jest na tyle inteligentny przede wszystkim zawodnikiem, ma za sobą taki sztab, że oni na pewno go tak będą sobie nim grali jak na padzie. I Mateusz Gamrot tą walkę wygra, moim zdaniem. I też nie będę zdziwiony, jak Mateusz Gamrot tą walkę wygra przed czasem, patrząc na to, że Beneil Dariusz swoje walki w sumie, jeśli już przegrywał w UFC, wszystkie przegrał przed czasem. Więc no tutaj chyba takim naturalnym Mateusz Gamrot, jeśli wygra, no to mamy ogólnie na niego przed czasem 3,25. No to powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiej linii. Nie, no myślę, że ten Mateusz Gamrot ma mnóstwo za sobą argumentów. Świetnie wyglądał na wadze. Będzie miał przewagę szybkości. Jest dobrym przecież zapaśnikiem. Lepszy niż. Oczywiście, Beneil Dariusz też ma niezłe liczby w jakiś tam sposób. Tylko, że on też z takimi zawodnikami pokroju Mateusza Gamrota, jeśli chodzi o ten aspekt akurat gry. Nie mierzył się, też patrząc na te zwycięstwa. Beneil Dariusz oczywiście wygrał 7 kolejnych wygranych, ale też patrząc na dole, jaki Szrot pokonywał. No nie, dobra, może źle powiedziałem. Franka Macho czy Scott Holtzman, to są ogurasy. Tony Ferguson też mocno pas prime. Split z Carlosem Diego Ferreirą, którego przecież Mateusz Gamrot, no
ograł bez najmniejszych problemów tak naprawdę. Drakkar Klaus, który, gdzie był underdogiem, badar, nie, było tak, wyrównanie z tego co pamiętam dosyć chyba, tak. No, dla mnie Mateusz Gamrot tutaj. Tak jak mówię, na początku byłem za Benelibem Dariuszem, ale im bliżej tej walki, tym bardziej sobie rozkminiam Mateusza Gamrota. I w ogóle jestem w szoku, bo przecież mieliśmy Gamera jeszcze dwa lata temu w KSW i z Marianem Ziółkowskim na pewnym dystansie się bił. Potem porażka z Guramem Kutatelazę, no nie poszedł ten debiut. Zdarza się, no nie ukrywajmy, że tutaj lepiej, że ta porażka weszła wtedy, w tym momencie w debiucie, choć wiem jak ta walka wyglądała i że Mateusz Gamrot powinien tą walkę na punkty wygrać. To tyle, tak szybko się wspiął w tej hierarchii Mateusz Gamrot, nie bez powodu ten hype na niego idzie i też widać. Przede wszystkim dużo na pewno trzeba, musi się mówić w środowisku o Mateuszu Gamrocie, bo jak widzę te filmy, gdzieś tam filmiki, on naprawdę jest mega szanowanym zawodnikiem i powiem szczerze, że jestem dumny, że tak dobry zawodnik tutaj jak Mateusz Gamrot nas reprezentuje. No i już reasumując, możecie sami mówić co chcecie, ale na Mateusza Gamrota tutaj stawiam w tym pojedynku. Jeśli czegoś nie spierdoli w głupi sposób, to moim zdaniem Mateusz Gamrot 1,52. Tak, myślę, że tak. No i tutaj też tak abstrakcyjnie troszeczkę, ale atakowałbym na pewno to, że walka nie dotrwa do decyzji. W okolicach mamy 2,24. Myślę, że to jest, no to jest interesujące. Tak jak mówię, Benelli Dariusz nie przegrał nigdy na pełnym dystansie. Wszystkie cztery porażki ponosił w... No bo też tak oglądając jego walki, to no jest trochę chaotyczny Benelli Dariusz tym, co robi. Nie po czemie czasem wchodzi w wymiany. Myślę, że Mateusz Gamrot też już to pokazał, choćby właśnie z Holtmanem, że jak dobrze wejdzie, to może na pewno tutaj być pozamiatane. Więc tutaj kurs na Gamrota w okolicach, na pewno tutaj to jest ciekawsze, myślę, że ta walka nie dotrwa do decyzji w okolicach 2,24, ale Mateusz Gamrot wygra przed czasem też jest bardzo ciekawą propozycją. Ale tak reasumując, to samo zwycięstwo Mateusza Gamrota mnie jak najbardziej zadowala i no i trzymam kciuki za Mateusza, bo myślę, że to jest świetny akcent tego roku. Jeszcze mamy Janka z Ankalajewem, ale no Mateusz Gamrot robi naprawdę niesamowity, znaczy nie powiem, że tyle niesamowitą karierę, ale naprawdę no trzeba to przyznać, że ja się w życiu nie spodziewałem, że Mateusz Gamrot tak szybko wskoczy na ten, no bo on już jest przed samym szczytem tak naprawdę i to jest piękne, że w tej kategorii lekkiej, w tej naprawdę mega mocnej kategorii przecież mamy gościa, który jest no w topie. Trzymam kciuki za Gamrota i stawiam w tym pojedynku na Polaka. Przedsmak walk mistrzowski, kategoria kokucia, Pedrian kontra Sean O'Malley. No i tutaj chyba nie ma co sobie robić ja jakiś, na to O'Malleya w tym pojedynku nie widzę. Znaczy przede wszystkim patrząc na O'Malleya w walce, on się zacząłem od dupy strony trochę, ale już tutaj mówię o O'Malleyu, to no tutaj patrząc na jego walkę z Muniozem, pewnie bym walkę przegrał. No Pedrian jest tak mądry w klatce, oczywiście przegrał walkę ze Sterlingiem, on wygrywał tą pierwszą walkę, no w drugiej przegrał, ale też pokazało to dużą klasę Sterlinga, że też on sobie też swoje wnioski wyciągnął z tej walki pierwszej. Jeszcze poza tym Pedrianta, Cory Sandhagen, Jose Aldo, Fabera też zdeklasował, Rivera, no tutaj kogo Sean O'Malley pokonał tak naprawdę, no spójrzmy na te trzy jego zwycięstwa. Thomas Almeida, który oczywiście się zapadał kapitalnie, ale to było dawno, dawno temu. Chris Moutinho, którego bił przez trzy rundy, a znokautował go w pierwszej rundzie Guido Canetti. Raulian Paiva, ściągnięty z kategorii Muszej. Koniec trzymania pod koszem O'Malleya dla mnie. Znaczy nie chcę tutaj się rozgadywać, no dla mnie mega faworytem jest Pedrian. Pedrian pokonał Aldo, przełamał Fabera, no też wygrywał na punkty. Dla mnie do kombinacji, no Pedrian, będę bardzo, bardzo, nie chcę się rozgadywać na temat tej walki, bo tej faworyta mam bardzo wyraźnego, największego na karcie chyba, no tak uczciwie mówiąc. Poza oczywiście tymi walkami pokroju Mokajewa, nie? Ale tutaj dla mnie Pedrian, no jak przegra, to będę bardzo zdziwiony. Oczywiście O'Malley ma czym uderzyć, wygrywał te walki przed czasem, ale tak jak mówią, on się nie bił totalnie. Zresztą patrząc też na jego początek przygody w UFC, dwa zwycięstwa przez decyzję, no później gdzieś tam Quiñones, Wynand, Past Prime Moss, no ci rywale tak pięknie dobierani, to jest naprawdę taka, nie powiem marionetka, ale taki produkt trochę UFC się zrobił, Sean O'Malley, a to z Petermanem nie przyjdzie, on może się bić na zapleczu i ja kompletnie go nie skreślam też w pojedynkach jakichś następnych. Tutaj też mimo wszystko go nie skreślam, ale ma 27 lat, jeszcze wszystko przed nim, a tutaj dostaje dużo medialną walkę z gościem, który jest numerem 2 w tej kategorii. Tutaj nie ma co owijać bawełnę, no jest numerem 2 na ten moment, bo myślę, że trójka do zrobienia ze Sterlingiem jest na pewno i trzeba rozstrzygnąć to, bo jednak pierwszą walkę wygrywał
W drugiej walce przegrał przez splita, więc no, no Pedrian dla mnie. No nie chcę się rozwodzić w jakiś sposób, bo tutaj mogą być low kicki znowu, a Sean O'Malley lubi te low kicki jak diabli przyjmować. Oczywiście w cudzysłowiu, Jan przed czasem 3,50, nie wiem, no nie postawiłbym raczej, ale myślę, że faworytem takim dość klarownym jest Pedrian w tym pojedynku i to na niego postawię w tej walce. Pierwszy pojedynek o pas mistrzowski, też kategoria kogucia. Pierwsza, no druga w sumie obrona pasa, Aljamain Sterling kontra TJ Dillashaw. Nowy mistrz kontra stary mistrz, Aljamain Sterling, 7 kolejnych wygranych. Oczywiście tutaj licząc tym zwycięstwem z Petrem Janem, no też, znaczy też takie korespondencyjnie, tutaj wygrał w pierwszej rundzie z Sandhagenem, a TJ Dillashaw no z tym Sandhagenem wygrał przez splita, ale do tego zaraz dojdziemy. Sterling 7 kolejnych wygranych, wygrywał przed czasem 3 razy, 4 razy przez decyzję, też cała czołówka na jego koncie. Znaczy, Aljamain Sterling zrobił kolosalne, bardzo duże, jakby to określić, nie progres, tylko to jest gość, który naprawdę przemyślał sobie tą pierwszą walkę z Petrem Janem, jak już mówiłem wcześniej, i rzeczywiście mam do niego duży szacunek za to, że wyciągnął wnioski, pokazał się z bardzo dobrej strony Amerykanin. I myślę, że on jest tutaj też wyraźnym faworytem, jeśli chodzi o walkę z TJ-em. TJ jest mocno past prime, wrócił TJ. Przede wszystkim tak, TJ ostatnią walkę stoczył w lipcu zeszłego roku. Wygrał z Corym Sandhagenem przez splita. Wcześniej nie bił się 2,5 roku. Wygrał z Corym, gdzie ta walka mogła pójść w dwie strony. Ja stawiam na Corego w tamtym pojedynku, no może trochę stronniczo, ale TJ wrócił w jakiś tam sposób, ma 36 lat. Zły nie jest, ale myślę, że na Sterlinga, znaczy przede wszystkim dla mnie paradoksem jest to, że na Sterlinga jest większy kurs niż na Corego Sandhagena w tamtej walce. To jest dla mnie paradoks przede wszystkim. Mamy gościa, który się nie bił długo, który wrócił po wiadomo po jakich, dlaczego tak było, jak było. Jeszcze tutaj był skok na tą kategorię muszem. Dużo zdrowia moim zdaniem to Dillashawa kosztowało, 36 lat. Też nie chcę się rozgadywać, ale tutaj nieuniknionym jest trylogia w tym pojedynku Sterlinga z Janem. Ja stałem na Sterlinga w tym pojedynku i to dość pewnie i ten kurs sam w sobie mnie też zadowala, 1,57. Ja też zrzucił okiem na statystyki, przede wszystkim na walkę Dillashawa z Corym Sandhagenem. Sporo ciosów wpakował tutaj, na pewno 110 ciosów w Sandhagena i obalał też. Źle nie wyglądał TJ, ale no dla mnie to jest, no nie wróci. Ja lubię TJ Dillashawa ogólnie, za ten całokształt jego kariery, bo on przede wszystkim zaskoczył mega w pojedynku, jak pamiętamy, z Barao, gdzie się przejechał, poparał 7,50 był kurs, dostał walkę taką, można powiedzieć, trochę z dupy. Potem jeszcze też w rewanżu też rzucili Barao mu znowu. Porażka z Cruzem, wygrał dwa razy z Cody Garbrandtem. Ma duże dziedzictwo za sobą, tak naprawdę TJ Dillashaw, ale myślę, wydaje mi się, to już jest tak gdzieś tam wpisane w to MMA, jak obserwuję, że na pewnym poziomie już ciężko do pewnych rzeczy wrócić. I o ile TJ może być zawodnikiem, który będzie gdzieś tam w tej szerokiej czołówce cały czas się bił z zawodnikami właśnie zapleczowymi, tymi, którzy będą gdzieś tam schodzić z dołu, rywalizować o coś więcej, o tyle wydaje mi się, że ze Sterlingiem Dillashaw przegra i ja stawiam na aktualnego mistrza i czekam na trylogię z Petrem Janem, no bo chyba na to czeka tak naprawdę każdy. No i creme de la creme tej gali, oczywiście walka o wakujący, to ciekawe, pazno, który stracił Charles Oliveira przez niezrobienie wagi minimalnie w walce z Justinem Gaethje. Charles Oliveira kontra Islam Makhachev i ja tutaj też, bo już do mnie piszecie, już sporo osób do mnie pisało i się pytało o to, kto wygra. Ja na początku mówiłem, że Islam, później, że Charles. Tutaj akurat też faworyta nie wskażę, nie chcę się narazić nikomu. Ale tak, no dobra, zaraz przejdę do tego, co miałem powiedzieć. Charles Oliveira, 11 kolejnych wygranych. Ostatnia porażka to był Paul Felder w 2017 roku. Prawie 5 lat jest niepokonany Oliveira. Oliveira, no w sumie w 2020 roku wskoczył na jakiś taki wyższy level, bym powiedział. Najpierw Kevin Lee, zwycięstwo przez poddanie Tony Ferguson. No tam zdeklasował Charles Oliveira, stawiłem na Tonego w tamtym pojedynku, pamiętam. Problemy z Chandlerem miał, no nie ukrywajmy, Dustina Poriera też ograł w bardzo dobry sposób i Gaethje też koncertowo rozegrany. To byli no stylistycznie inni totalnie zawodnicy niż Islam, prawda? Islam idzie tą drogą co Khabib. Dokładnie to jest ta sama droga. 10 kolejnych wygranych Islama. No popatrzmy, on nie pokonał totalnie nikogo dobrego. Arman Tsarukyan, no tutaj Dober, no Hooker w tym roku wygrał z Bobby Greenem, miał się bić właśnie z Belegrem Dariuszem.
Przegrał jedynie na początku kariery z Adriano Martinsem, przed czasem go trafił go tam Brazylijczyk. Czysto stylistycznie, pomimo tego, że się tą walką jaramy i wiemy, jakie emocje tutaj Charles Oliveira przynosił w każdym z pojedynków ostatnich tak naprawdę, czy to z Chandlerem, czy to z Dustinem, czy to z Gaethje, czy wcześniej też miał parę naprawdę dobrych pojedynków, to jest maestro parteru i też poprawił bardzo mocno stójkę i gabarytowo będzie miał przewagę prawdopodobnie na nogach Brazylijczyk. O tyle czysto stylistycznie na tym poziomie osobiście mi, choć wierzę mocno w to, że się będę mylił, mam taką nadzieję, że się będę mylił, to wydaje mi się, że ta walka będzie nudna. Takie mam przecież, że Islam po nudnej walce wygra to na punkty. Takie odnoszę wrażenie, oby tak nie było. Ja tak jak mówię, dam tutaj no bet w tym pojedynku, bo nie chcę się narażać na pisanie z jednej i z drugiej strony, bo wiem, że jedni mają faworytów. Ja nie jestem fanem Islama i wierzę w Charlesa, że Charles to wygra tak naprawdę. Stylistycznie to jest walka dla Islama, wydaje mi się, dobra jednak. Będzie robił swoją robotę. Tak się mówi w wielu kręgach, to samo z Mateuszem, tak jak mówię, on jest mega poważanym zawodnikiem. I sam Makachev też, tak jak mówię, to jest drugi Khabib, no, on jest tą samą drogą prowadzony. Khabib też wszedł do UFC, też tak naprawdę pamiętamy, na kim on w ogóle pas zdobył, bo Khabib wygrał Interima z Alema Jakintą, chyba z tego, co już przypominam. No tutaj mamy Islama, który po zwycięstwie z Bobby Greenem wchodzi do title shota, do Charlesa. Kurs jeszcze tak tutaj, by the way, faworytem już dość wyraźnym jest Islam z 1,33. To prawda, tutaj mamy wzrosty, ale trochę inaczej te kursy wyglądały nawet u polskich buków, bo z tego, co sobie przypominam, było inaczej. No over 1,5 sam w sobie 1,57, druga runda 1,40. To się szybko nie skończy, to nie ma możliwości. No czas może pójdzie do przodu, będzie chciał Islama znokautować, ale jeśli Islama nie zje presja, to tutaj nie dla mnie, czysto na papierze jest tutaj Islam wyraźnym faworytem pod względem stylistycznym i jeśli bym miał na kogokolwiek postawić w tej walce, to nie będąc sobą, postawiłbym na Islama. Będąc sobą, pewnie postawiłbym na Charlesa, ale ostatecznie nie postawię na nikogo. Na Charlesa z racji sympatii, bo bardzo lubię tego zawodnika i to jego dziedzictwo też, to co dokonał Charles Oliveira, to też jest naprawdę ogromny wyczyn. 11 kolejnych wygranych, doczekał się swojej szansy tutaj, zarobienia dobrych pieniędzy w UFC. Trzymam za niego osobiście kciuki, wierzę, że Oliveira wygra, ale będzie to bardzo trudne moim zdaniem. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego typowania, zapraszam do wcześniejszego typowania również, choć tam pewnie część już walk się przewinie. No i zapraszam do subskrybowania, zapraszam do oczywiście do komentowania, do wrzucania swoich propozycji. No i co, udanego weekendu, ten weekend zapada znowu bardzo dobrze, mamy już pomału końcówka roku, będzie pewnie jakaś też przerwa, chociaż nie do końca roku całego, też tych gal jest sporo. Znowu bardzo mocny weekend, ten przyszły zapewne też, na pewno nie tak mocny, ale też pewnie tych gal będzie trochę. Także gramy dalej, jedziemy z tą karawaną, że tak powiem, obstawiania. Zapraszam na następne typowania i udanego weekendu. Do zobaczenia.